Nie jestem usatysfakcjonowany, ponieważ rozumiem, że pan prezydent oczekuje na wsparcie Rady, żeby Rada go poparła, żeby mógł, że tak powiem, z premedytacją rozwiązać te problemy. Znaczy, efektownie rozwiązać, efektywnie. Tak jak no ja nie wiem, czy mu się uda, ale będzie... Z premedytacją. No bo pokazywał takie tutaj zawzięcie, że to załatwi, że ja się bardzo cieszę. To ja muszę powiedzieć jedno. Panie Bieńkowski, pan nie załatwił, to ja za pana załatwię. No. I proszę, mi w to wierzyć, z tym, że proszę radę, żeby nie rzucała takich haseł niewykonalnych, na przykład likwidację czegoś tam kosztem iluś milionów, bo na to pieniędzy nie mamy. Trzeba trochę z rozsądkiem. Ja myślę, że temat i kompostowni, i temat oczyszczalni jest do realizacji. Ja absolutnie pana nie winię całkowicie za to, bo śmieci śmierdzą, nieczystości w oczyszczalni też śmierdzą i trzeba to realizować wspólnie. I dzisiejsze spotkanie pokazało demokratyczny wymiar tego wszystkiego, rozsądek i dobrze, że ludzie się zorganizowali i pokazali, co trzeba zrobić jeszcze. Przybijcie piątkę ładnie, przewodnicząca. A ja muszę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że panowie doszli do porozumienia. Mam nadzieję, że tak jak powiedział pan Bieńkowski, wygramy wspólnie dla mieszkańców Radzikowa, czyli i pan prezydent, i były pan prezydent, i oczywiście wszyscy radni Rady Miasta. I pani przewodnicząca. Muszę właśnie powiedzieć, że tutaj będzie wniosek o nadzwyczajną sesję Rady Miasta w najbliższym czasie. Taka sesja oczywiście odbędzie się, chociaż moje zdanie jest tutaj niekoniecznie takie, że ona powinna być właśnie na ten temat, bo odbyło się już tyle różnych spotkań, powiedzieliśmy sobie właściwie wszystko, wyciągnęliśmy wnioski, które na pewno, znając pana prezydenta Gromka, zostaną zrealizowane. Dobrze, przybijajcie piątkę i dziękuję. A nie ma co przybijać. Nie ma sensu, dlatego że spalarnia to powstała u kolegi, to on jest ojcem. Ale jaka spalarnia, panie Bieńkowski?